Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z pytaniami, które Jezus zadaje swoim słuchaczom, które też zadaje nam. Może to pytanie będzie kluczowe dla Ciebie? Może nie? Nieważne, bardzo istotne jest to, żebyśmy na każde pytanie spróbowali znaleźć osobistą odpowiedź, znaleźć przekonanie i zrozumienie tych pytań. Po co w konkretnym kontekście właśnie Jezus stawia te pytania swoim słuchaczom? Pytanie dzisiaj brzmi, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest jeszcze z nimi? Czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że jedziecie na wesele, wchodzicie na salę i zamiast zabawy jest smutek, płacz, nie ma żadnej imprezy, nie ma żadnej radości? Może wyjątkowe sytuacje, na pewno pojedyncze, może. Może sprawiły, właśnie w kontekście jakiegoś wydarzenia, że to wesele było smutne, ale ogólne założenie wesela jest takie, żeby się weselić, a więc być szczęśliwym. Całe to pytanie ma sens i głębokie znaczenie ze względu na osobę właśnie oblubieńca, czyli pana młodego. To właśnie z powodu jego obecności post nie ma sensu. Dopóki on jest z nimi, jest na uczci weselnej razem z weselnikami, nie powinno się pościć. Przypomina mi się tutaj stare powiedzenie. Na wszystko jest właściwy czas. Jest czas na to, żeby pościć, jest czas na to, żeby. Się cieszyć. I tak na przykład Wielki Post jest czasem, w którym może nie tyle mamy się smucić, płakać, ale mamy pościć, mamy przyjąć tą formę pobożności, tą praktykę, aby coś w sobie ćwiczyć. Natomiast inny czas w kościele może niekoniecznie jest właśnie do tego przeznaczony, aby pościć, smucić się czy umartwiać, bo mamy właśnie ten czas, to jest ten właściwy czas, czas Wielkiego Postu, w którym mamy właśnie zachować Post. W czasach Jezusa Post był związany z grupami mistycznymi, tam gdzie był. Był jakiś duchowy przewodnik i uczniowie, tam w związku z jakimiś sytuacjami, wydarzeniami często pojawiał się post. Farzeusze, celnicy, uczeni w piśmie. To są te grupy, które właśnie mają ten charakter i one często zachowywały post razem w łączności z modlitwą. Post jednak obowiązywał w dniu pojednania i to był ten czas właściwy na postu. Pojawiają się inne praktyki, ale trudno, żeby narzucać innym coś, co nie jest w normalnym zwyczaju. Chrystus oczywiście znowu wykorzystuje ten przykład, obraz uczty weselnej Pana Młodego, aby coś przekazać, a więc kontekst tego pytania jest głębszy. Otóż ukazuje siebie jako oblubieńca Pana Młodego, który jest właśnie obecny Pośród nich przyszedł Mesjasz. Nie wszyscy go rozpoznają, dlatego nie wszyscy widzą w nim oblubieńca. Ale ci, którzy w nim widzą oblubieńca, powinni się weseli z jego obecności, a nie pościć. On ukazuje, że jest ważniejszy niż te różne formy pobożności. A przede wszystkim on jest ważniejszy niż puste rytuały umartwianie się dla samego umartwiania się, żeby pokazać się innym. Uczniowie powinni cieszyć się z faktu przebywania razem z nim. To nie jest czas żałoby. To jest czas radości, ale Chrystus przez to pytanie wskazuje, że ten moment żałoby, kiedy oblubienie odejdzie, nastąpi. Chrystus tym pytaniem prowokuje mnie do tego, żebym się zastanowił, czy we właściwy sposób reaguję w odpowiednich sytuacjach. Czy znam właściwy sens tego, co robię? Czy rozumiem, po co właściwie to robię? Czy znam znaczenie tych religijnych postaw i innych postaw, które realizuję w swoim życiu? Skoro post jest pewnym znakiem czegoś, to jeśli nie ma sensu, nie ma znaczenia jakiegoś głębszego, to staje się pustym znakiem, znakiem, którego się nie rozumie. Stąd Chrystus uwrażliwia nas też tym pytaniem, abyśmy zwrócili uwagę, czy postawy, to co realizujemy w swoim życiu, jest pełne jakiegoś sensu, ma jakiś cel, ma jakiś sens, czy to jest tylko puste realizowanie czegoś? Czyli Powinniśmy znaleźć właściwe miejsce dla realizacji pewnych postaw. Powinniśmy starać się szukać, rozpoznawać i pogłębiać też znaczenie i sens pewnych rzeczy, które realizujemy. I przede wszystkim warto, żebyśmy zwracali uwagę, by to, co realizujemy w swoim życiu, nie stało się puste. Nie stało się tylko zadaniem do zrealizowania, nie mającym jakiegoś głębszego sensu i znaczenia dla naszego życia. realizować coś, żeby coś realizować. To wydaje się bez sensu. Stąd warto znaleźć właściwe miejsce dla swoich postaw, znaleźć właściwy czas, znaleźć właściwą też postawę, która jest odpowiednią reakcją na konkretne wydarzenia. Może stąd inne słowa Jezusa nabierają głębszego znaczenia, żebyśmy się smucili z tymi, którzy są smutni, płakali z nimi, a z tymi, którzy się cieszyli, byli szczęśliwi. Czy można się smucić w takim razie, skoro oblubienie jest z nami? Skoro jesteś osobą wierzącą i wiesz o tym, że Bóg nasz jest Bogiem żywym, to smutek nie ma sensu. Warto też w kontekście tego pytania zastanowić się nad ogólnym sensem realizowania czegoś, czy w odpowiedniej sytuacji, kiedy czujemy, że nasze działanie, nasze wybory, decyzje nie odnoszą się do sytuacji, nie mają sensu, nie mają jakby potwierdzenia, nie realizują się, to czy warto je nadal realizować? Nie jest wstydem wycofać się z pewnych rzeczy, nie jest wstydem coś zaprzestać, przerwać, by zaktualizować pewną sytuację w swoim życiu, by rzeczywiście, zadając znowu konkretne pytanie, odnaleźć się w tej rzeczywistości, w której jesteśmy i żeby ta nasza reakcja, nasze działanie było adekwatne do sytuacji. Dlatego w kontekście tego pytania warto się zastanowić nad głębszym rozumieniem i sensem tego, co robisz, realizujesz. Czy wiesz po co to robisz, jaki ma to sens? Czy masz osobiste przekonanie, że to ma jakąś wartość? Może podejmując się działań w tym tygodniu, warto mieć to pytanie gdzieś tam w sercu, w myśli i zastanawiać się, czy rzeczywiście postawy, które realizujemy, są odpowiednie do sytuacji, czy mają głębszy wymiar, czy są puste.